Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy dalej w mieście. Będą taki teren tutaj. Jakieś były walki, się toczyły o fabrykę. Z tej strony szła nawała na fabrykę i z drugiej strony szła. Także na razie zbadam jedną stronę, a później może skoczymy. Tam taki jest ładny park, tam kiedyś stał za komuny amfiteatr. Zobaczymy, co tam się dzieje w ziemi. A teraz tutaj obadamy. Oczywiście tutaj teraz już parking jest i hala. Teren jest niedostępny, ale zobaczymy w tamte krzaczki. Także zapraszam na kolejny film. Widzimy się za chwilę przy sygnale. Hej! Pierwszy sygnał to jakieś duże ciastko, ale bez dziurki. Kawał żelaza. Tym razem wyszło większe ciastko z dziurką. Także zwiększamy kaliber. Niestety chyba teraz przejdę do tego parku, co tam mówiłem, bo tu jest strasznie dużo syfu, znaczy śmieci współczesnych. Nie idzie kopać, sygnał za sygnałem, same polmosy i tego typu inne rzeczy, śmieci. Także zaraz tam polecę, może tam będzie lepiej. Jak na razie dwa ciastka, jedno z dziurką. Jest tu jakaś studnia. Nie jest tu jakiś kanał, ale suchy, zasypany. Nie, my tam jest wejście, widzę, o, tylko zasypane, czyli tam jest kanał. Ciekawe, dokąd prowadzi. Pewnie do fabryki. Taki stary kanał. No, ciekawy jestem, jakby tam się dokopać. Byłoby ciekawie. Trochę się zmęczyłem. Dziury. Kawał rury kanalizacyjne wyszło. Jestem w tym parku. Stamtąd poszedłem. I kolejne ciastko. Dzisiaj dzień ciastek. Tym razem taki wielki kabel. A mamy linię w środku. W otulinie, ale cholernie ciężki. Ołów. W ołowianie otulinie. W środku rdzeń. Aluminiowy. Kwadratowy. A to jest ołów. Zobaczcie. Ciekawe. Kiełbaska. Ciastko i kiełbaska. Teraz ciastko trójkątne. Pewnie z chińską wróżbą. Dzisiaj chyba będzie dzień złomu. W mieście. Chyba to będzie strzał dnia, jakaś plomba wyszła. Tylko muszę ją oczyścić. Ale taka plomba. Zaraz ściągnę rękawiczkę i zobaczymy. Może uda mi się ją jakoś przeczyścić. Wow, jest napis. Jest. No słuchajcie, to jest, musi być też strzał dnia. Jak na razie to jest strzał dnia. Pokażę wam zbliżenie. Zobaczcie, jaka piękna plomba.
z drugiej strony taki napis. Chyba 16. Jest taki napis, o, patrzcie. Jak na razie to jest najlepszy fancik. I oby takich więcej było. Jakaś lufa od czołgu. Kawał rury. Nie, to nie rura, to jakiś pręt zakończony szpikulcem do wbijania. Coś ich takiego. Połamany w pół, jakaś rurka zakończona szpikulcem. Pogoda dzisiaj fajna. No, taki widok w mieście. Wiewiórka. Tu jestem. Ale ładnie skacze. Chodź do góry. Trochę fontanny. Tu jakaś była woda. Zaraz zobaczymy tą mieckę. Może tam leżą monety, może wrzucali. A tym razem przed tą fontanną wyszedł zapalnik. Zapalnik od jakiejś bombki w centrum miasta, można by powiedzieć. No prawie centrum, no lekko na obrzeżach. Zapalnik. Nieszkodliwy. Już. Były ciastka, była kiełbaska, teraz taki kotlet. Odłamek od jakiejś bombki. Wszedłem na taką łąkę. Tam są już bloki. Tu jest ten park i ta fontanna. Była fontanna. Jest kotlet. Czyli obiad będzie. I deser. Nie, żartuję sobie tak. Trzeba się zadawalać, żeby nie zwariować, że nic nie wychodzi. Tam jest dobry humor i się nie podawać. Kotlet. No pany, tego się tutaj nie spodziewałem. Złom złomem, plomba plombą, ale jest sreberko. Jakiś siekaniec chyba. Tutaj, w mieście? Wow. Patrzcie. Jakie piękne sreberko. 1/4 sreberka. No tutaj, w takim miejscu. Rewelacja. Jestem w mieście, no. W takim miejscu. Fajna łąka, tu jakieś była działka. To jakaś, nie wiem, drzewko, śliwa, co to jest? Czy jabłoń? Teraz nie odróżnię. I takie coś wyszło.
Wow. Rewelacja. Nic. Zgłosimy to miejsce do konserwatora. Długo czekają na pozwolenia, żeby tutaj szukać. Ale jest. Zaraz wypełnimy dokumentację. GPS-a włączę. Namiary. No dobra, super. Fajne znalezisko. Dobra, tym razem jest guziczek płaski. Ale ma uszko, także dobrze. Płaski bez żadnych oznaczeń, gładki. Jest druga plomba, podobna do tej pierwszej. Troszkę ją przeczyszczę. Zobaczymy, tamta była 16, ta jest 9. Ale to jest tylko szóstanie. Mało co widać na niej. Śledwo co napis widać, ale jest 9. Jest i trzecia plomba, troszkę większa. Tym razem 3. Dwadzieścia na 3. Pewnie data, o ile dobrze pamiętam, chociaż nie chcę teraz się mylić, gdzie ta plomba mi spadła. No i tak spadła. Jeszcze raz muszę znaleźć. Jest. Jest jakiś napis, ale w domu rozszyfrujemy. No nie chcę teraz zgadywać. Dawam zbliżeniem, może się uda. O, sami teraz widzicie, co jest napisane. 3 i napis. O, 3 plomby. Jest i następna plomba. Ma napis ledwo co widoczny. Ale jest. Jest, jest monetka. Ona bardzo cieszy. Choć z PRL-u. 20 zł. Znowotko. Tych monet powinno być więcej. Tutaj był jakiś amfiteatr. Jeszcze złoty. Nawet w ładnym stanie. No jest ok. Bomba. Ale niestety nie przedwojenna, tylko z PRL-u. I nawet nie użyta, bo nie ma nic wybitego. Ani nie ma drucika. Kolejne ciastko. Ale się złomu wyszło. O, jest nawet dziurka. Myślałem, że to jest pozostałość niemieckiego granatu. Ale to nie wiem, co to jest. Może ktoś wie, piszcie w komentarzach. To jest aluminiowe. Z takimi wytłoczeniami. Puszka była. Zgniecona. Tu jest gwint w tej rurce. Nie wiem co to. Myślałem, że to jest handgranat, ale to nie, to coś innego jest.
Nie mam pojęcia od czego to. Może ktoś coś wie, to piszcie w komentarzach. Trzonek. No dobra, z takiego pięknego parku ze starymi drzewami żegnamy się. Jak wam się podoba film, to zostawcie łapkę w górę. Jak wam się nie podoba, to w dół. Na pewno zasubujcie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Także dzięki za uwagę, że obejrzeliście. Cześć wam, hej, do następnego.